Jak wygląda kolacja w dwugwiazdkowej restauracji w Bangkoku i czemu się zawiodłem? Restauracja nazywa się Ran i jest to jedyna dwugwiazdkowa restauracja z kuchnią tajską w Bangkoku. Kolacja zaczęła się od amuzbusz podanych w skrzynce na mapie Tajlandii. Każda z nich reprezentuje jej inny region i wszystkie z nich były bardzo dobre. Jako pierwsze danie mus z awokado z krabem i kawiorem. Może wyglądało ładnie, ale smakowo nie było to nic wybitnego. Kolejna krewetka z musem dyniowym i sosem warzywnym. No i tu spora poprawa, bo była przepyszna. Poza kartą dostaliśmy też napój z mango z opalaną korą cynamonu. Efektowny, orzeźwiający i bardzo smaczny. Grillowana pier z kaczki była jedną z lepszych, jakie jadłem. Podana została ze słodko-ostrym sosem z marakui i chili, który był tak dobry, że miałem ochotę wylizać talerz, no ale nie wypadało. Pikantny kurczak pieczony z sianem w bambusie był twardy, niedoprawiony, niedobry. Jako ostatnia przystawka cappuccino Tomka z kalmarami. I może niepozorne, ale najciekawsze dotychczas i jedno z lepszych dań wieczoru. Podane zostało z krakersem parmezanowym, który zaledwie